eu pretendo levar a vida. Pois chorando eu vi a mocidade perdida. Ai, sorri. Tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir, eu pretendo levar a vida. Pois chorando, eu vi a mocidade perdida. Paloma. Nana jest w ciąży? Teraz nie musisz nikogo zabijać. Twój spadek i małżeństwo są bezpieczne. Dlaczego mi nie powiedziałaś? To obowiązek żony. Nic nie mówiła. Jest w szoku. Nie przypuszczała, że zajdzie w ciążę, biorąc antykoncepcję. Gdyby wiedziała, że podmieniłeś jej tabletki... Cudowna wiadomość. Nasz spadek jest uratowany. Chwila. Jeśli nic mi nie powiedziała, to znaczy, że nie chce tego dziecka. Nie wiem. Spytaj jej. Co ci powiedziała? Zamierza usunąć ciążę. Wiedziałaś o tym? Dlaczego mi nie powiedziałaś? Z zazdrości? Idiotka. Nie pozwolę jej na to. Gdyby to zrobiła, już bym wiedział. Daj mi spokój. Dziecko wcale nie musi być twoje. To wszystko. Nie pracujcie do późna. Ten wiersz jest trudny do tłumaczenia. Toshi, przejdź się, popodziwiaj przyrodę. Albo zrób to, co ja. Obejrzyj ostatni odcinek telenoweli. Noweli? Na skraju miłości. Obejrzę go z Silvaną Nolasco, która gra w nim łotrzycę. Jak możesz się przyjaźnić z tą podpalaczką książek? Droga Taiso, ludzie nie są czarno-biali. W głębi serca Silvana jest dobrym człowiekiem, ale nie cierpi czekać. Cześć. Też wychodzisz? Nie przegapię ostatniego odcinka telenoweli. Co to takiego? Telenowela to latynoski melodramat. Nie można jej się oprzeć. Chodź. Przytwierdźcie mocno, żeby wiatr nie porwał. Ojcze Paulo? Dziękuję. Banery są doskonałe. Podarował je Casimiro z piekarni. I powiem ci prawdę. Cieszę się z tego, jak sprawy się układają. Co z NBA? Poprosili jeszcze o kilka rzeczy. Wesprą nasz projekt strojami. Gdyby była szkoła zbijaka, zapisałabym się. Na razie tylko koszykówka, ale zawsze jesteś mile widziana. A ty, Gabi, nie zapiszesz się? Mówiłam, że nie. Przyszłam jedynie pomóc. Wspieram przyjaciela. Szkoda, że nie wyszło ci z mamą. Trzymam dla was datę ślubu. Zrobił to ksiądz? Wiem, że łączy was wielka miłość.
A gdzie miłość, tam nadzieja. Miłości mamy dużo, ale nadziei... Przepraszam, pomogliśmy wieszać banery. Co z naszym wynagrodzeniem? Bezczelni. Dobrze, dobrze. Już zrozumiałem. Gotowe? Pysznie pachnie. W końcu ktoś chwali moje potrawy. Peter, myj ręce. Nakryję do stołu. Gdzie Gabriela? Zje kolację z tatą. Mamo, też mogę? Żartuję. Nie uprzedziła mnie. Zrozum, to dla nas nowa sytuacja. Może Gabi bała się, że jej nie puścisz. Dlaczego? Nie możemy przyjaźnić się z Ramonem? Oczywiście, że możecie, on was kocha i możecie się z nim spotykać. Palomo, mogę wejść? Naturalnie otwarte. Przyniosłam prezent, będziesz zachwycona. Uwielbiam prezenty. Zostało nam sporo materiału z szycia strojów karnawałowych. Spójrz, jaki tiul. Mogłabyś go użyć do swojej sukni ślubnej. Ślubu nie będzie. Coś przegapiłam? Długa historia. Zjesz z nami? Długa, ale nieskończona. Podobno ksiądz jeszcze nie skasował daty ślubu. A może? Nie lubię oddawać prezentów. Zaraz się zacznie. Myślałem, że obejrzymy we troje. Silvana nie przepuści szansy na rozgłos. Jeszcze nie znamy zakończenia. Życzę jej, żeby umarła. W telenoweli. Szalona. Mogłabyś zniknąć z telenoweli. Jasmin, pytałaś... Moja postać jest skomplikowana. Oślepłam przez telenowelę. Tu nikt nie będzie mówił o tobie. Tu jestem. Drodzy, zbliżcie się. Fotografowie są? Tak. Chwileczkę. Rozpacz na łóżku. Kochanie. Masz piękny dekolt. Podkreśla twój biust. Zdaje mi się, czy trochę ci urósł. Wydaje ci się. Zawsze taki był. Co z mdłościami ostatnio ci dokuczały? Minęły, nic mi nie jest. To dobrze. Idę do łazienki, zażyję tabletki. Uczysz się kłamać. Ucz się od mistrza. Przemoc domowa czy fetysz? Propozycja dekoracji. Nie skomentuję. Dzisiaj ostatni odcinek telenoweli Pabla. Myślałem, że zaprosi mnie na imprezę, ale muszę go oglądać tutaj z tobą. Zaraz się zacznie. Posłuchajcie moich słów. Ja nie rzucam ich na wiatr. Jestem chłopak jak ze snów, a mój kanał Tynfa Wart. Szybko się uczysz. Gabi przyszła. Nie nagrywaj mnie. Jak było u taty? Pytał o mnie. Masz coś do jedzenia?
Słyszałam, że ktoś tu jest głodny. Chyba Peter. Przyniosłam popcorn. A ja mini hot-dogi, nuggetsy i pączki. Zepsuł nam się telewizor. Dzisiaj ostatni odcinek na Skraju Miłości. Obejrzymy tutaj. Nie przegapię go za nic na świecie. Zawsze pragnęłaś tego, co moje. Kłamiesz. Wiedziałaś, że mnie kocha. O tej porze zwykle włączam mecz, ale twoja prośba jest dla mnie rozkazem. Rozpraszasz mnie. Cześć. Co tu robicie? Przyjaźnicie się? Thaisa chce obejrzeć finał telenoweli. Ona nie ogląda takich rzeczy. Uwielbia je, tylko się nie przyznaje. Możecie mnie obgadywać z daleka, próbuję oglądać. Dobrze. Zostanę tu. Chcę tylko poznać nowe oblicze. W porządku, tylko cicho. Ktoś mi wyjaśni, co się dzieje? Nie jestem ideałem, ale moją największą wadą było pokochanie ciebie. Wygląda nawet, jakby miała uczucia. Mówią, że w chwili śmierci życie nabiera sensu. Bez ciebie moje życie go nie ma. Dość tych głupstw, Arturze, wybieraj. Czekaj, odłóż to. Karol, to bardzo trudne, jest mi ciężko. Ale nasza historia kończy się tutaj. Nie zgadzam się. Kocham cię. Puść mnie. Pięknie. Widziałaś? Racja, nie, ale słyszałaś. Wybrali finał, w którym spadasz w przepaść. Gratulacje, wyszło bardzo realistycznie. Pewnie. Pablo zrzucił mnie w przepaść, dlatego oślepłam. To był wypadek, mam świadków. Jak mogli pokazać moje nieszczęście? Czemu zrobili to Silvanie Nolasco? Spokojnie, to tylko serial. Pewnie ma kupę forsy i świętuje. Oślepła przez wypadek w tej scenie. Nie zasługuje na to. Nic nie widzi. Nie macie serca? Szalona kobieta. Szalona. Mam pytanie. Kiedy załatwisz mi pracę w willi? Po nowym roku porozmawiam z panem Albertem. Bardzo tęsknię. Mogę wiedzieć, za kim lub za czym? Za kwiatami i ogrodem. Gratuluję. Niesamowity finał. Zasługujesz na tytuł diwy. Dziękuję. Dziękuję, że przyszliście i obejrzeliście z nami ten piękny ostatni odcinek. Silvano, moja droga. Niestety muszę się pożegnać. Nie mogę się spóźnić na lot na Karaiby. Przekazali mi twoje bilety i wycieczkę. Pozwól, że coś powiem. Jesteś ślepa, ale piękna. Uwielbiam cię. Do zobaczenia, to znaczy usłyszenia, bo nie widzisz. Baw się dobrze. Też chciałem lecieć na Karaiby. I ja. Tylko zrzuciłeś mnie w przepaść i oślepłam. Muszę ci przypominać? Nic nie mówiłem. Wychodzę.
Czekaj, Pablo. Pablo! Pablo, jestem enfermeiro relapso. Jesteś do niczego. Pablo. Zostałam sama. Ja tu jestem. Jak dobrze. Nie chcę być sama, jestem w żałobie. Z powodu roli? Śmierci mojej kariery. Teraz, kiedy serial się skończył, nigdzie mnie nie zaangażują. Widzowie o mnie zapomną. Coś ty. Silvana Nolasco jest niezapomniana. Zostanę przy tobie. Dzięki, czekam na was. Wszyscy są bardzo podekscytowani. Jedno mnie niepokoi. Jak się utrzymasz bez pieniędzy? Dam sobie radę. Bez pieniędzy jest ciężko, ale coś wymyślę. Nowy rok, nowe życie. Gdzie spędzisz Sylwestra? Zamierzałem pojechać do Copacabany z rodziną, ale teraz... A ty? Pójdę do Unidos do Bom Sucesso. Świetnie. Dlaczego nie jedziesz do Copacabany? Przecież ksiądz wie, ja i Paloma. Na pewno pokonacie dzielące was różnice. Tak ksiądz uważa? Wierzę w to. Sylwester może wam w tym pomóc. Silvano, wszystko dobrze? Nie, jestem ślepa. Nie mogę się nawet poperfumować. Niczego nie dotykaj. Pomogę ci. Wejść. Dzień dobry, kochana. Spóźniłeś się. Chwila. Czy wy... Nie, więcej szacunku. Towarzysze Silvanie. W galotach? Jest w bokserkach? Wyglądają równie idiotycznie jak jego koszule. Nie wierzysz w przyjaźń między mężczyzną a kobietą? Mario, nie słuchaj go. Pablo, zamów śniadanie. Mario, włóż spodnie. Uwielbiam hotelowe śniadania. Straszne. Słyszałem cię. Aż tak źle? Fatalnie. Gorzej niż Sofia. Może to chłopiec? Przestań. Diogo coś podejrzewa. Powiedział, że urosły mi piersi. Wypytywał. Tylko Paloma, ty i ja wiemy o ciąży i Giselle. Ale ona nie rozmawia z Diogiem. Musisz podjąć decyzję. Im dłużej zwlekasz... Wiem. Paloma uważa, że powinnam urodzić. Tylko ty wiesz, co najlepsze dla ciebie. Właśnie, to mój wybór. Czy to czyjeś urodziny? Nie. To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Co się dzieje? Odbiło ci, że rozkładasz w domu kwiaty? Tylko tego brakowało. Wyjaśnisz nam? Co? To wszystko dla mojej żony, matki, mojego syna lub córki. To znaczy, że Nana... Gratulacje, dziadku. Nana jest w ciąży.
gente? O que é isso? Co to? Parabéns, minha filha. Gratulacje, córeczko, nie spodziewałem się. Ani nikt? Dlaczego milczałaś? Tak się cieszę, będę miała braciszka. Albo siostrzyczkę. Kto wam powiedział? Twój mąż przekazał nam tę cudowną wiadomość. A tobie kto opowiedział? Dzień dobry, jak ładnie. Ktoś ma urodziny? Wygadałaś się? To teraz najmniej ważne. Nic nie mówiłam. Będziesz znów mamą. Ja zostanę tatą, a Sofia będzie miała braciszka. Albo siostrzyczkę. A ja znów zostanę dziadkiem, choć pewnie nie poznam wnuka. Dziadku, nie przypominaj teraz o tym. Wybacz, bardzo mnie uszczęśliwiłaś. Wspaniale. Dziecko wnosi do domu radość. Diogo, różnimy się, ale to dziecko nie ma z tym nic wspólnego. Gratulacje. Dziękuję. Gratulacje, zięciu. Dziękuję, teściu. Nareszcie będę członkiem rodziny. Gratulacje. Będę się modlić o zdrowie dla maleństwa. Nie masz wyboru. Zdecydowali za ciebie. To jej wina. Przez te kwiaty zrobiło mi się niedobrze. Ciąża. Dlaczego powiedziałaś Diogowi o ciąży? Nic nie mówiłam. Nie kłam. Ufam Jorginiowi i Giselle. Oprócz nich tylko ty wiedziałaś. To nie ja. Po co miałabym się wtrącać? Nie chciałaś, żebym usuwała. To nie moja decyzja. Ja nie powiedziałam nikomu, że rozstałaś się z Ramonem. Nie mogłaś też siedzieć cicho? Mamo, wypisałam imiona dla brata albo siostry. Może któreś ci się spodoba, mam swojego faworyta. Mario, gdzie spędzisz Sylwestra? Zwykle idę do Prado Monteirów, ale po kłótni z Naną pewnie w tym roku mnie nie zaproszą. Wspaniale. Może posiedzisz z naszą drogą Silvaną? Chcesz się ode mnie uwolnić? Przyznaj, wolisz spędzać Sylwestra z Mariem czy ze mną? Z przyjemnością z tobą posiedzę. Już straciłem Karaiby. Pozwól mi pojechać do Buzios. Dobrze, bez ciebie mój rok zacznie się znacznie lepiej. Mój Boże, co robi? Dziwnie tańczy. Na szczęście tego nie widzę. Pablo przyjedzie na Sylwestra do Piotrusia Pana. I? To bar Marcosa. Poproszę o wejściówkę. Ty też powinnaś. Skąd wziął klucz do mieszkania? Dzień dobry. Pogratuluj mi. Bo? Masz urodziny? Nie, będę ojcem. Niech Bóg zlituje się nad tym dzieckiem. Ja nie zlituję się nad tobą, jeśli nie wyjdziesz. Dobra. Nana nie usunie ciąży? Wiedziałaś? Tak. I nic nie mówiłaś. Dałam na nie słowo, ale ona myśli, że powiedziałam Diogowi. Porozmawiam z nią. Nie. Później to wyjaśnimy. Cieszy się pan z kolejnego wnuka? Tak. Mój kolejny potomek pojawi się na tym świecie. Nie mogę się nie wzruszyć. Kto wie, może jeszcze go pan powita. Nie jestem taki jak ty. Nie mam złudzeń.
Szkoda, że nie zobaczę jego pomarszczonej buzi i ciekawskich oczu. Rozbrajającego uśmiechu. Panie Albercie, więcej wiary. Wiem, że pan ma inne zdanie, ale wiara przenosi góry. Niestety dla mnie to traktory przenoszą góry. Chciałbym wierzyć, ale nie potrafię. Ostrzegałem, jeśli nie zdecydujesz szybko, zdecydują za ciebie. Boję się, że nie będę dobrą matką. Tak jak w przypadku Sofii. Przestań. Za bardzo się obwiniasz. Nikt nie jest doskonały. Myślę o Diogu i naszym małżeństwie. Do tego istnieje niewielka możliwość, że to dziecko jest Maria. Można wykonać test DNA, choć w ciąży go nie zalecają. Wiem, czytałam w internecie. Lepiej zaczekać. Albo nawet nie wiedzieć. Widziałeś radość mojego ojca i Sofii? A Diogo cieszy się, że w końcu wejdzie do rodziny. I tego właśnie chce. Na pewno? Tak. Uratuję swoje małżeństwo. Poświęcę się rodzinie. To najlepsze, co mogę zrobić. Zgoda. I wszystko od nowa. Powinnaś się cieszyć. To dziecko to nagroda główna. Będziesz związany z Naną do końca życia. Zdobyłem forsę, nikogo nie zabijając. Masz już potomka, teraz się rozwiedź. Nie będę ryzykował. Zaczekam, aż ciąża się rozwinie, a stary umrze. Nareszcie wszedłem do rodziny. Nie rozwiodę się z Naną, bo chcę należeć do rodziny. Ty nigdy, nigdy nie będziesz Prado Monteirem. Ale mój syn tak i będą musieli mnie znosić. To na pewno twoje dziecko? Może być Maria. Nie zmyślaj. Jeśli ja mam wątpliwości, Nana też może mieć. Wiele razy z nią sypiałam. Mam więcej szans niż Mario. Myślisz, że tylko ty jesteś taki podstępny? Myślisz, że ja nigdy nie chciałam mieć z tobą dziecka? Po co ci moje dziecko? Ja nic nie mam. Z miłości. Kocham cię. Pieniądze to nie wszystko. Dawno przestałam brać antykoncepcję. Kochaliśmy się wiele razy, nawet podczas mojej owulacji. I nic. Co chcesz powiedzieć? Zrobiłam sobie badania. Ze mną wszystko jest w porządku. Co ty mówisz? Problem jest z tobą. Jesteś bezpłodny. Jeśli przez ten cały czas nie udało mi się zajść w ciążę, to znaczy, że nie możesz mieć dzieci. Nie wiem, co mówisz. Gadasz tak, żeby mnie wystraszyć. To dziecko jest moje. Jestem mężem Nany. A jeśli zrobi test DNA? Poddaj jej ten pomysł, a cię zabije. Nic dla ciebie nie znaczy. Przyznaj. Nigdy nie rozstaniesz się z Naną. Nadaje się tylko na kochankę. Nie zepsujesz mi dnia. To moje dziecko, nawet jeśli Mario jest jego ojcem.
Kiedy się urodzi, stary dawno będzie martwy. Dzisiaj świętuję. Masz w lodówce szampan? Świętuj z dala ode mnie. Wyjdź. Nie rób tego. Przestań. Wyjdź. Jestem dziadkiem, co przekroczył granice, smutnym w swym ojcostwie nieskończonym. Został ze mną dobry, uparty uśmiech. Śmierć, życie mówią tym samym językiem do zadowolonego człowieka. Upadamy, dusimy się. Marzyć to planować apoteozę i rozumieć, że dzieci mówią to samo, co groby. As mesmas coisas que os túmulos profundos. Ai, tudo bonito. Piękne, ale smutne. To fragment wiersza, który Wiktor Hugo napisał dla wnuków. Chciał wyjaśnić, że życie i śmierć stanowią część jednego cyklu. Myślę tak samo. Może nie zobaczę oczu tego dziecka, ale wiem, że mój wnuk lub wnuczka pozna świat, który pomogłem stworzyć. Teraz rozumiem. Mogę zabrać tomik i poczytać go w pociągu? Powinnaś. Pewnie zobaczymy się po Sylwestrze, więc życzę panu szczęśliwego nowego roku. Mam pomysł. Zaproś tu całą rodzinę, nawet Ramona. Z ogrodu widać ognie sztuczne. Ramon zrozumie, że możesz tu spokojnie pracować. Może nawet się pogodzicie? Będzie trudno. Bardzo mi na tym zależy. To mój ostatni Sylwester. Chciałbym, żebyście się pogodzili. Czuję się winny waszego rozstania. Jest uparty. Chętnie bym przyszła, ale jest nas dużo. Moje dzieci, brat. Zaproś wszystkich. Będzie mi miło. Nigdy nie świętowałem Sylwestra. Składa się wtedy obietnice, których i tak się nie realizuje. Ale to mój ostatni. Chciałbym, aby był wyjątkowy. Zgódź się. Obiecuję, że spróbuję. Ale w przeciwieństwie do pana uwielbiam Sylwestra. Ubieram się wtedy na biało, kupuję nową bieliznę i jem soczewicę. Bardzo się różnimy. Ale ta różnica wzbogaca moje życie. Obiecuję, że się postaram. Mam nowinę? Jaką? Cześć. Nie spodziewałam się ciebie. Przepraszam, mogłem cię uprzedzić. Nie ma sprawy. Nie jesteśmy razem, ale wciąż należysz do rodziny. Dlatego przyszedłem. Chciałbym spędzić Sylwestra w Copacabanie, tak jak planowaliśmy. Pamiętasz? Spędźmy go razem, proszę. Mogę zabrać Luana i panią Glorię? Nagram dużo filmików z fajerwerkami. Powoli. Mamie nie podoba się ten pomysł. Nie w tym rzecz. Pan Alberto zaprosił nas na Sylwestra. Ciebie też. Chyba żartujesz. Dlaczego? Nigdy tam nie pójdę. On uważa, że to szansa, abyśmy się pogodzili. Dlaczego wybrał akurat Sylwestra? Już wiem, pan Alberto jest panem świata. On rządzi, my słuchamy. Dzieci, idźcie do pokoju, musimy porozmawiać. Alicjo, zabierz ich.
Meu amor, a gente tinha combinado. Mieliśmy spędzić Sylwestra razem, tam, gdzie wszystko się zaczęło. Onde a nossa história começou. As coisas mudaram. Ale wszystko się zmieniło. Eu fui atrás de você pra gente ter conversa. Poprosiłam, żebyś wrócił, a ty stwierdziłeś, że lepiej nie. Chcę do ciebie wrócić, ale na drodze stoi pan Alberto. Zawsze coś się z nim dzieje. To jego ostatni Sylwester. Chciałabym, żebyś tam ze mną był. Nie. Gdyby ci zależało tak jak mnie, zachowałabyś się inaczej. A gdybyś ty chciał być ze mną, poszedłbyś na to przyjęcie. Ale nie pójdę. Twój problem. Najwyraźniej. Podsłuchiwaliście? Naprawdę nie chciałam was stawiać w tej sytuacji. Ramon też tego nie chciał. Ustąp choć jeden raz. Pojedźmy do Copacabany. Porozmawiam z Luanem i panią Glorią. To ostatni Sylwester pana Alberta. Pozwolił mi was zaprosić. Chodźmy tam, będzie pięknie. Racja. Ramon mógłby pójść z nami. Ja nigdzie nie idę. Źle traktujesz Ramona, nie zgadzam się. Możemy pogadać? Przepraszam. Nie wiem, dlaczego myślałem, że Palomie spodoba się niespodzianka. Mama się myli. Jeśli ona nie chce, ja pojadę. Mogę spędzić z tobą Sylwestra w Copacabanie? Cieszę się, że trzymasz moją stronę. Ale nie odsuwaj się od Palomy. Powinnaś spędzić Sylwestra z nią. Wolałabym go spędzić z wami obojgiem. To będzie nasze największe wyzwanie. Zachować miłość, mimo że każdy chce czegoś innego. Twoja mama i ja przechodzimy trudny okres, ale nasza rodzina zawsze będzie się kochać i szanować. Tata zaprosił Palomę i jej rodzinę do nas na Sylwestra. Nawet narzeczonego? Tak. Myślisz, że to wypali? Nie wiem. Postaram się dobrze zachowywać. Na wszelki wypadek zaproszę Nataszę. Użyjesz jej jako tarczy? Skąd? Choć to piękna tarcza. Jej też nie zależy na niczym poważnym. Przyznaj, że lubisz Palomę. Po co szukasz tarczy, aby nad sobą panować? Jeszcze nie wiem, co do niej czuję. Porozmawiajmy o tobie. Naprawdę spędzisz Sylwestra z tą piromanką? Jestem jej przyjacielem. Wykorzystuję cię. Silvana ma dobre serce, a Nana nie chce mnie widzieć. Zwłaszcza, że jest w ciąży. Co? Jak to co? Nana jest w ciąży? Myślałem, że wiesz. To dziecko może być moje. Czyżby? Nana, moja droga! Gratulacje, znów będziesz matką. Machado mi mówił, że Diogo jest w niebo wzięty. Wciąż to do mnie nie dociera.
Dobrze pamiętam początki. Czujesz się gruba, napuchnięta, do tego mdłości. Potem wszystko mija i czujesz się najpiękniejsza na świecie. W prezencie wybierz sobie suknię na mój koszt. Nie trzeba. Przestań, nalegam. To prezent. Jestem trochę zajęta. Jenny i Samantha się tobą zajmą. Nie ma sprawy. Zaopiekujcie się nią. Gratulacje. Pan Diogo musi być bardzo szczęśliwy. Jest pani żoną pana Diogo? Tak. Ostatnio pomagałam mu wybrać prezent dla pani. Ma świetny gust. Owszem. Dziękuję. Chwileczkę. Tak? Stało się coś? Jestem w chic. A co? Dobrze. Porozmawiamy w domu. Spodobało ci się coś? Ta suknia. Piękna. Wiesz, że jesteście zaproszeni do nas na Sylwestra? Myślisz, że przegapilibyśmy Sylwestra u Prado Monteirów? Nigdy. Przymierzysz inne? Tak, ale nie stąd. Wolę coś kolorowego. Wyjeżdżasz czy się wyprowadzasz? Skarbie, spędzę Sylwestra w Buzios. Markus nie tylko dał mi wejściówkę VIP-owską, ale pozwolił mi skorzystać z jego pokoju. Możesz ze mną pojechać. Zrobię ci miejsce na podłodze. Nie trzeba. Nana zaprosiła mnie do siebie. Pójdziesz? Pewnie. I będziesz cierpiącą kochanką? Nie, kotku, nie będę cierpieć. Mam niespodziankę dla Dioga. Jaką? Nie zdradzę. Idź. Mario, co za przypadek. Marcos mi powiedział, że tu jesteś. Wychodzę. Powiedział mi też, że jesteś w ciąży. To moje dziecko? W następnym odcinku. Szczęśliwego Nowego Roku. Witaj, pięknie wyglądasz. Zostawiłem butelkę w samochodzie. To Yuri. Miło mi. Witamy. Co ci się stało? Oliwka, nie wiedziałem, że przyjdziesz z partnerem. Ładnie tańczą. Paloma nie byłaby zadowolona. Wolę nie komentować. Paloma bawi się u bogaczy. Mój brat nie ma prawa do rozrywki? Ramon nie przyszedł. Nie, mama i on się rozstali. Cicho. Więc nie jesteście już razem? Wersja polska TVN. Tekst Agnieszka Figlewicz. Czytał Andrzej Leszczyński. O sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter um